Po trzech kieliszkach coś się zmienia? Czwarty już nie smakował jak benzyna. Rich zna się na kobietach, ale na trunkach wcale. Nie lubi bourbona. Nie, to był gwiazdkowy prezent od pacjentki. Sądzę, że jej nie smakował, więc postanowiła go oddać. Ludzie tak samo robią z keksami. Dziwnym trafem, kiedy jesteś psychiatrą, pacjenci nie przynoszą ci keksów. To ci się udało. Czasem mi się udaje. Mąż też ci się udał. To jest naprawdę śmieszne. Facet myśli, że każdy nie będzie robił nic innego, tylko go podziwiał. Ma kupę kasy, ale w gruncie rzeczy jest to ograniczony. Skoro tak, to jakim cudem nas tak urządził? Nas? Miotamy się między nim a Brooke. Brooke nie ma już z nim nic wspólnego. I ty na szczęście też nie. Teraz mam przed sobą nowe perspektywy. Bourbona. Myślę, że szukasz czegoś, co będzie dla ciebie najlepsze. I wybrałaś alkohol. Pewnie dlatego, że dostarczają ci go do domu. Czasem to, co jest w życiu najlepsze, nic nie kosztuje. Ale to nie znaczy, że ktoś ci to dostarczy. Sama nie wiem. Ale przy tobie czuję coś dziwnego. Takiego, że... Miałem nadzieję, że zrobisz to gdzie indziej.